Przychodzę dzisiaj do Was ze smutną wiadomością. 31 maja Jarek zmarł. Cały czas to zdanie zatrzymuje mi się w gardle. Miałam ogromne szczęście i zaszczyt towarzyszyć mu w tej ziemskiej podróży do samego końca, do momentu, w którym zdecydował, że dalej pójdzie sam. Trzy dni przed śmiercią, powiedział mi, bo tylko ja go jeszcze wtedy rozumiałam, że musi nagrać ludziom update, żeby wiedzieli, co się dzieje. No, dom mi drewno było całym jego życiem. Przez ostatnie 12 lat poświęcał mu każdą minutę w ciągu dnia, często nawet noce przynosiły mu nowe pomysły czy rozwiązania. Odszedł, ale zrobił to, o czym marzył. Zostawił po sobie coś, coś wielkiego, coś, dzięki czemu stał się poniekąd nieśmiertelny. Tak bardzo chciał żyć, miał jeszcze tyle pomysłów. Co będzie dalej? Ja dalej pójdę swoją drogą, bo życie nadal trwa. Do mi drewno zostawiam wam. Niech służy jak długo się da. Z tego miejsca dziękuję. Za całe Wasze wsparcie, za wszystkie komentarze, wiadomości, łapki w górę, serduszka, za Waszą obecność. Bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Ja, mojemu mężowi, dziękuję za to, że cząstkę siebie zostawił mi, swoich, w naszych synach. Z tego miejsca dziękuję starszemu synowi, który to zmontuje, opisze i wrzuci do emisji. Wspominajmy go dobrze. To był niesamowity człowiek. Dorzucam link utworu, który wybrzmiał na końcu ceremonii pogrzebowej. Może znajdziecie tam ukojenie, może popłyną tam słowa, które płyną też z Waszych serc. Zostawiam przestrzeń do komentowania otwartą, ale daję sobie prawo do tego, żeby nie odpowiadać na Wasze komentarze, bo wiem, że popłynie ogrom wsparcia, kondolencji, dobrych słów miłości. I za to jestem wdzięczna. Nie mówię, żegnajcie, bo może któregoś dnia nasze dzieci przejmą całą tą schedę i poprowadzą to. Po swojemu? A może nie? Zobaczymy. Do zobaczenia. Tak jak zawsze mówił Jarek na końcu do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się.